Witajcie. Podczas naszych spotkań na żywo na zajęciach z rysunku i malarstwa zaczęliśmy ćwiczenia związane z rysunkiem anatomicznym twarzy. W różnych miejscach zakończyliśmy te ćwiczenia na różnym etapie. I pomimo tego, że rysunek anatomiczny jest trudny i stanowi duże wyzwanie, efekt końcowy sprawił nam dużo frajdy i radości, a przede wszystkim satysfakcji. Dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Ania i na co dzień prowadzę pracownię Kreatywna Karuzela, która dociera w różne miejsca na terenie całego kraju. A dziś, dzięki temu, że zostajemy w domu, możemy być z Wami niemal w każdym zakątku na całym świecie. I dzisiaj chcę Wam pokazać taki prosty sposób na wykonanie portretu w stylu pop art. Tu jest mój przykład, a tutaj przykłady już wykonane przez moich uczniów, studentów. To, co będzie nam potrzebne do wykonania takich portretów, to wydruki czarno-białe zdjęć, papier, najlepiej biały, ołówki, czarny pisak do obrysowania tutaj tych konturów i kolorowe flamastry bądź kredki, jeżeli flamastrów, i opcjonalnie kalka ołówkowa woskowana, ale nie jest ona konieczna, niezbędna. Ja za chwilę pokażę Wam przykład, gdzie wykorzystuję tą kalkę i drugi, gdzie tej kalki nie ma. Wracając jeszcze do zdjęć, bardzo ważne jest, żeby te zdjęcia miały dobry kontrast między światłem i cieniem, między tymi partiami, które są jasne i ciemne, dlatego że za chwilę będziemy obrysowywać te cienie, będziemy próbowali nadać im kształt, dlatego ważne jest, żeby ten kontrast był dosyć wyraźny. Ok. Wiemy już, co jest nam potrzebne, dlatego zapraszam teraz do wspólnego działania.
wyglądają skończone portrety w stylu pop art. W ten sposób możecie wykonać portrety swoje, swoich bliskich. Możecie taki portret oprawić w ramkę i sprezentować osobie, którą kochacie. Myślę, że będzie to świetny prezent i oryginalna ozdoba naszych domów. Jeżeli macie jakieś oczekiwania co do tego, czego chcielibyście się nauczyć, piszcie w komentarzach. Materiały, które tworzymy, dedykowane są z myślą o Was, dla Was. Dlatego zależy nam na tym, żeby spełniały Wasze oczekiwania. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie nasz kanał, tak aby jak najwięcej osób mogło uczyć się razem z nami. Do zobaczenia. Pa! Thank you.